Elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam dzisiaj w kolejnym odcinku z Trackmanii. Dzisiaj z Flynnem będziemy jeździć samotnie po mapach, które są specjalnie tu przygotowane. Także można się przywitać. No siema. No, także ja dzisiaj spróbuję padem jeździć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oj, kurde. Ja kiedyś próbowałem na padzie grać, ale... Nie udało się. No, przyznam się szczerze, że... No to nie jest to, no bardziej wolę na klawiaturze. No to jest trudno wymierzyć zakręty. A, spadłam. Znaczy podobno na padzie właśnie jest łatwiej, ale no jak człowiek się już przyzwyczaił do tej klawiatury, no to... No to jest inaczej zupełnie. Jeszcze, że mi się ten pad trzęsie, nie? To jest też inaczej. A, bo masz wibracje ustawione. Mhm. I przy każdym stuknięciu to mi... O! Dobra, jedź. Najwyżej nie będzie, chyba że potem ustawię dźwięki. Najwyżej przy tej mapie nie będzie dźwięków. A co, nie słyszysz dźwięków w ogóle? No czy może jakieś ciche takie, nie? To może nawet teraz to ustawię, bo to... Ale to po co? To bez sensu. Znaczy, żeby... było słychać, nie? Co tutaj się dzieje. Ale ludzie i tak traktują to jako podcast bardziej, a nie żeby oglądać Trackmania, także... No, dokładnie. Dobra, jakoś mi się zakręt udał. Ło, teraz nie. W ogóle jakim cudem ty masz tu 41 sekund? Nie wiem. Sama się zastanawiam. Może dlatego, że tym padem jest trochę dla mnie trudniej. A no widzisz, no. No ale dopiero się chciało uczę. Chciało się padem, to... Bo się uczę jeszcze dopiero. Nigdy nie grałam na padzie, więc to jest dla mnie pierwszy. Znaczy może już wiele, na przykład w nie w Trackmanie, tylko w... ten... w Euro Truck Simulator jeździłam na padzie. O, to teraz mogę postawić mikrofon i jeździć bez problemów. A to ten, ja w Euro Trucka to nawet na kierownicy grałem. No, ale mi łatwiej właśnie na padzie w tą grę. Dobra, zakręt. O, drugi lokal. O. No i moim sonikiem się uderzam. Noż, co za... Mm-hmm.
w ogóle to nie chcę nic mówić, ale widzowie na coś czekają. No, dokładnie. Bo już dawno, dawno w to nie ogrywałam. Bo w wakacje, także witam po wakacjach. W sumie też są wakacje, ale takie, że od nagrywek miałam wakacje. No tak, ale no wiesz, no ludzie chcą pewnie się dowiedzieć, jak tam było u ciebie na wakacjach, nie? Tam było bardzo fajnie. Ciepłe morze, w sensie może nie było takie aż za ciepłe. Ale przynajmniej wypoczynek się udał. Kurde, którędy tutaj? Trzeba na pewno tutaj wsiąść i zaliczyć checkpointa, a dalej? Chyba też zaliczyć checkpointy. Aj. Nie ta strona gałki. Kurde. A mi tak ładnie szło. Wiesz, jak chcesz, to mogę skipnąć tą mapę, nie? O, dałam radę. Jest. O kurde. No, to tu przyjechałeś. A dalej za Chiny nie mogę. Ano. I przez to, że ja tą mapę przejechałem, to wiesz, tak trochę głupio. No. Dojadę, jest. Dobra. Dobra, jest, dojadę. Nie. Już miałem pytać, czy z poprawionym czasem, ale jak widać, nie. No nie. Kurde. Kurde, myślałam, że doskoczę. Ano. O, dobra. Jedź.
Dobra, ja sobie tu nawinę. Nie, tak się nie da. Prawie, prawie. Dobra, więcej już nie poprawię. No ja chyba też nie. O, tutaj. Ajajaj, kurde. Prawie by było. Tutaj to trzeba, wiesz, wskoczyć się. No wiem. Nie wiem, gdzie tu się jedzie. Aha, chyba tu u góry. Ja tu próbuję też to rozkminiać właśnie, gdzie. Aha, bo tu jeszcze więcej checkpointów. Tak, tu jest 7 checkpointów. Ja cię kręcę. Dlatego ja podążam tutaj za checkpointami, a dopiero potem do mety. I oczywiście, kurde, że musiałem wypaść, bo jakżeby inaczej. Porąbana trochę ta plansza. No nie? Wypadłam. Dobra, dobra. Zatrzymałem się pięknie. Teraz tutaj tego checkpointa i tego i do mety. Dobra. Ja już mam tą mapę ogarniętą. Widzę. Zobaczę teraz, jak ty to jedziesz. O. Ja na razie muszę, bo zahaczam się. Dobra, tu jest checkpoint. Na razie jedziesz dobrze, nie? Tutaj po checkpointie w prawo. W prawo. Aha. Po checkpointie. Czyli tu, nie? Tak, tutaj. Na tą trasę musisz. A, dobra, widzę. I nie do mety, tylko... Wiesz, że możesz sobie restartować do checkpointa, nie? To w takim razie jeszcze raz. Dokładnie. Do skutku. Aj, za wysoko. Nie w tą stronę. No
No teraz nie możesz żadnego błędu popełnić, bo tylko minuta została, a jak ja dojechałem to w minutę, no to tutaj w prawo. Kurde. Jedź dalej, już nie restartuj, nie? Wprawdzie nie wiem, czy zdążysz, ale Chyba nie. przynajmniej poznasz mapę. A, dobra, widzę, gdzie są. Tutaj skręcasz tak jak do mety, ale nie skręcasz w metę, No. Aha, widzę. tylko w lewo. I teraz na prawo, tylko musisz uważać. Aj, nie to wcisnęłam. Ajajaj. Zamiast Y to B wcisnęłam. Tak, GPS to ze mnie kiepski będzie. No, ale ważne, że druga. Dobra, to możemy minąć. O nie, zobacz na szósty lokal. Aha, widzę. Chyba za daleko pojechałam. Jak ja to skoczyłam, to jestem. Dobra, teraz poprawnie. Czekaj, bo teraz która to plansza? Chyba trzecia, jak dobrze. Kurde. Nie tu. Dobra, Dobra, jadę. piąty lokal. Ja zobaczę, jak ty to jedziesz, bo. No, u mnie to jest widowisko. Nie, widziałem i nie skaczesz tu, tylko skręcasz w prawo. Dobra. O, i tutaj w prawo. Prawo, prawo, prawo. Kurde. Mój samochód to już jest No trochę dalej, no to apokami. trasa będzie prosta. No. A dobra, potem się napiję. Bo tu muszę trzymać obiema rękoma. No już kurde. No, ale no tam to się skacze, a nie. Wiem. A próbuję zakręcić i. O. O, dobra. Jest poprawione. Fajnie masz poprawionego lokala. No.
No, last, ostatni, zgadza się wszystko. Muszę się jeszcze wyuczyć. No. Dobra, już chyba mam. O kurde. Źle skręciłam. Chyba nie poprawię. Kurde, było blisko, abym potrafił, nie? No. No ale no, trzeci lokal i tak zdobyty, także nie jest najgorzej. No i co? No i na sam koniec tutaj mapa skaniona. No. Mam Fajna nadzieję, taka. że to nie multilab. Zobaczymy. Ale widać, że chyba jest prosta, więc. Bardzo prosta. Tutaj to wiesz co, tylko trzeba mieć dobrą prędkość, żeby dobry czas zrobić. Nie żuczkuj. O kurde. Jakim cudem tutaj się... Nie wiem. O, fajnie, a nie, to poprawiłem ten 14 lokal, kurde. A ja właśnie jadę poprawić. I chyba. Nie, chyba mi się nie uda. Dobra, 13. No, to też ładnie. No, i poprawiłam.
No i jest siódmy lokal. No i ładnie. O. Nie wiem, czy już poprawię, także... Mhm. No, ja już na nic nie liczę tam. Zresztą ja ostatnio do Trackmanii to podchodzę bardzo luźno. Mhm. No chyba, że rywalizacja z Purposzem, no to wtedy nie luźno, ale to tam szczegół. O, dobra. No i co? To tyle chyba. No, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanko, komentujcie i subujcie. No i wiecie, że próbowałam na padzie, także do zobaczenia wyszło, w następnym... Jak wyszło, no, do zobaczenia w następnym odcineczku i do zobaczenia. Bajo! No, elo.